Żaklina Skowrońska i Bartosz Łyżwiński. Witamy Państwa ponownie. To jest poranek w telewizji w Polsce. A u nas teraz informacje zza oceanu i zapowiedź kandydata na razie Republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który zapowiada, że będzie walczył o to, żeby kraje sojuszu wydawały te 3% PKB na obronność. A to postulat, który od marca prezentowany jest przez prezydenta Andrzeja Dudę. Przypomnijmy, prezydent propozycję podniesienia wydatków na obronność do 3% PKB przedstawiał w amerykańskim kongresie, w rozmowie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, no ale także i na szczycie NATO i z innymi europejskimi i światowymi liderami. Teraz, gdyby doszło do zmiany warty w Białym Domu, wydaje się, że większe szanse byłyby na realizację tego właśnie postulatu. Zobaczmy, co sam Donald Trump podczas jednego z wieców w nocy czasu polskiego mówił na ten właśnie temat. System sojuszniczy wymaga płacenia co najmniej 3% PKB na obronność, bo 2% to kradzież stulecia, szczególnie dlatego, że my płacimy za inne państwa sojusznicze. To jest niewyobrażalne. Mówiła się o tym, że taki postulat byłby forsowany, jeśli dojdzie do tej zmiany warty w Białym Domu, ale na razie zastanawiamy się, czy dojdzie do debaty telewizyjnej w telewizji ABC pomiędzy Donaldem Trumpem a Kamalą Harris, a tam ostro iskrzy między dwoma sztabami. No tak, i pojawiły się także w nocy informacje, te najnowsze, które dla Państwa oczywiście aktualizujemy, mówiące o tym, że być może do tej debaty nie dojdzie właśnie, bo Donald Trump rozważa, aby się z niej wycofać. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się także i w tym temacie rozgrywać, a my w tematach bezpieczeństwa pozostajemy, bezpieczeństwa Polski. No i będziemy mówić o tym, co wydarzyło się wczoraj o godzinie 6:43, dokładnie tak podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W polską przestrzeń powietrzną wleciał, tak mówiąc kolokwialnie, niezidentyfikowany, jak czytamy w oficjalnych komunikatach, obiekt latający, ale prawdopodobnie był to rosyjski dron, który jednak nie został zestrzelony, a w tej polskiej przestrzeni powietrznej przybywał no ponad pół godziny i nagle zniknął. No i teraz nie wiadomo, czy spadł, czy po prostu oddalił się. A na ten temat mówił podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Nasze środki radiolokacyjne wykryły o godzinie 6:43 przekroczenie naszej granicy powietrznej od strony Ukrainy, mniej więcej na wysokości ukraińskiej miejscowości Czerwonogród. I obserwowaliśmy ten obiekt oczywiście cały czas radiolokacyjnie. Zostały skierowane tam wszystkie środki, jak pary dyżurne i śmigłowcowe, aby zidentyfikować ten obiekt. Nasze środki, dowódca operacyjny był w gotowości już do autoryzacji zestrzelenia, ewentualnego zestrzelenia neutralizacji tego obiektu. Niemniej jednak zabrakło jednego czynnika, czyli wizualizacji, identyfikacji wizualnej tego obiektu, który musi być spełniony w takich przypadkach ustawowo w czasie pokoju. Musi być identyfikacja również wzrokowa, potwierdzenie, czy to nie jest jakiś obiekt cywilny, tak żeby nie doszło do pomyłki i zestrzelenia obiektu cywilnego. Stąd też czekaliśmy na tą wizualizację. Niestety pogoda uniemożliwiła tą wizualizację. O godzinie 7:16 straciliśmy sygnał radiolokacyjny tego obiektu i dowódca operacyjny podjął decyzję o wszczęciu poszukiwań, zarówno lądowych, jak i śmigłowcowych tego obiektu, które już się rozpoczęły tak naprawdę. Żołnierze już są na miejscu, udział biorą również inne służby mundurowe, więc gmina Tyszowce, to jest na południe od Chrubieszowa, trwają teraz poszukiwania ewentualnego obiektu, bo zakładamy również taką ewentualność, że mógł on zawrócić. A z nami w studiu już nasz gość, poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Jak pan się odnosi do tych komunikatów dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, bo czytamy w nich, że wszystko było pod kontrolą, wszystkie systemy zadziałały, poderwane zostały myśliwce, śmigłowce. No tyle, że ten obiekt, jeśli rzeczywiście to był dron rosyjski, przez 30 minut przybywał w polskiej przestrzeni powietrznej. Podobno to był dron samobójczy, więc też w każdej chwili mógł uderzyć, spaść na ziemię. I to niekoniecznie w las.
to trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ten obiekt nie został zestrzelony. Faktycznie tutaj wysłuchaliśmy wypowiedzi przedstawiciela Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych i to jest odpowiedź wojskowych, to jest odpowiedź przedstawicieli właśnie tego ciała, tej instytucji, która funkcjonuje w strukturach naszej architektury bezpieczeństwa, odpowiedzialna za sytuację właśnie takie, jakie mają miejsce w ostatnim czasie nagminnie, czyli przekroczenia granicy tej również powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest decyzja i to jest jakby opinia właśnie Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, ale ja oczekuję jako polityk, ja oczekuję jako obywatel wystąpienia ministra obrony narodowej czy nadministra obrony narodowej i podania szczegółowych informacji w tym zakresie, bo pan Cezary Kłamczyk, znaczy Tomczyk, i jego wiceminister Władysław Kosiniak-Kamysz niestety funkcjonują w takiej rzeczywistości, że wypychają żołnierzy, żeby to oni się tłumaczyli. No miało nie być sytuacji, w której to politycy chowają się za mundurami. W sytuacji ścięcia 57 miliardów złotych na polską obronność też nie występował pan Kosiniak-Kamysz, też nie występował Cezary Kłamczyk, znaczy Tomczyk, tylko występowali generałowie ze sztabu generalnego. W tym przypadku mamy jasny komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych. W przeciwieństwie do sytuacji, która miała miejsce jeszcze blisko rok temu, to Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych stwierdziło naruszenie przestrzeni powietrznej. Wtedy mieliśmy sytuację, gdzie generał Piotrowski sam w prywatnym akcie oskarżenia względem pana premiera Błaszczaka stwierdził, że nie miał bladego pojęcia, że do czegoś takiego doszło. Czyli tu mamy informację i wiedzę w tym zakresie. Czyli to dobrze, że pan generał Klisz w tym zakresie jakby wykonał swoją robotę. Ale oczekuję od polityka, takiego jak pan Cezary Tomczyk czy pan Władysław Kosiniak-Kamysz, że wyjdą na konferencję i powiedzą, co się stało. A stało się coś bardzo niebezpiecznego. Po pierwsze, naszą przestrzeń powietrzną wleciał dron kamikadze. To jest dron produkcji irańskiej Shahed. To jest 200-kilogramowy de facto pocisk, który uderza w pewne obiekty na Ukrainie, czy docelowo zaplanowane obiekty. On porusza się do wysokości 4000 metrów. Nasze systemy radiolokacyjne łapią wszystko to, co jest powyżej 400 metrów. Trzeba zadać pytanie, dlaczego nie zadziałała obrona lotnicza przeciwrakietowa. Trzeba zadać to pytanie i trzeba usłyszeć odpowiedź od przedstawicieli resortu obrony narodowej. Na razie mamy, panie pośle, reakcję chociażby ze strony NATO, które w tej sprawie zabrało głos. Portal w polityce.pl państwu polecamy także w tym temacie. Tam obszerne stanowisko rzeczniczki NATO Farada Kallach po tym, jak polskie władze przekazały, że to właśnie dron wleciał w przestrzeń powietrzną Polski w wyniku ostrzału Ukrainy. I to stanowisko brzmi tak: od początku rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę kawałki rosyjskich dronów pocisków zostały znalezione wielokrotnie na terenie krajów sojuszniczych. Te czyny są nieodpowiedzialne i potencjalnie groźne. Dodajmy jeszcze, że w NATO przecież wciąż toczy się dyskusja. W zasadzie szczyt tutaj nie przyniósł odpowiedzi na to pytanie dotyczące tego, czy te obiekty, które znajdują się nad Ukrainą, albo te, które wlatują w przestrzeń sojuszniczą, powinny być zestrzeliwane przez sojuszników. Tutaj także tutaj nie ma zgody, ale jeżeli chodzi o pani redaktor, ale ja pamiętam wystąpienie pana Radosława Sikorskiego, który w momencie, kiedy została naruszona przestrzeń na kilka minut ze strony śmigłowców białoruskich, to mówił, że trzeba te śmigłowce było zestrzelić. No to teraz ja się pytam, gdzie jest minister spraw zagranicznych? No wszyscy widzimy, że pan Kosiniak-Kamysz jakby nie zarządza tym resortem. Pan Cezary Kłamczyk był zajęty świętowaniem swojej 40 na kampusie Polska, a może imprezę robił w tym ośrodku w Helenowie z ministrem Kierwińskim, więc mógł rzeczywiście mieć tam dwa dni opóźnienia w tym zakresie. Ale oczekujemy naprawdę konkretów. A politycy, którzy teraz przejęli ster rządów, jak byli w opozycji,
mówili wszystko, co im ślina na język No właśnie, jak to jest, panie pośle, bo pamiętamy, pan przytoczył tę historię białoruskich śmigłowców, jakie było zagrożenie ze strony tych śmigłowców, a jakie było zagrożenie z tego, z tytułu tego, że pojawił się w naszej przestrzeni ten dron, no to myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, że ta różnica jest kolosalna. No i wtedy tak bardzo, bardzo pewni siebie byli politycy opozycji, którzy mieli pretensje tutaj do wojska, że nie reagowało, że minister Błaszczak, wicepremier, nie wydał polecenia, by je zastrzelić. A co się takie argumenty były podnoszone. Tak, a co się dzisiaj zmieniło w takim razie, że wtedy trzeba było zestrzelić, a dzisiaj ten dron bezkarnie przez pół godziny poruszał się nad Polską. I nie wiem, gdzie jest. I to 25 kilometrów w głąb. Tak, bo to też wojsko... Jak najbardziej. I trzeba powiedzieć wprost, nie wiemy, gdzie ten dron jest. A te drony przenoszą głowice bojowe. W związku z powyższym on niesie te niebezpieczeństwo, jeżeli on gdzieś spadł i leży w terenie, w lesie, czy może przy jakiejś zabudowie. Więc to jest ta fundamentalna różnica. Tym bardziej, że jak mieliśmy do czynienia ze śmigłowcami tymi białoruskimi, no to naprawdę to był incydent kilkuminutowy i było to naruszenie tej granicy, ale na takim poziomie, który w żaden sposób nie zagrażał bezpieczeństwu komukolwiek. No tu czy pan redaktor się pyta, jaka jest różnica? No różnica jest taka, panie redaktorze, że pan Cezary Kłamczyk kłamie co każde słowo, czy tam co dwa słowa, i jest w stanie powiedzieć każde łajdactwo, a jak był w opozycji, to nie brali odpowiedzialności za to, co mówią. Tym my się różnimy. My jesteśmy odpowiedzialną opozycją i w kwestiach bezpieczeństwa nie będziemy robili szopek, nie będziemy atakowali żołnierzy, tak jak atakowali politycy Platformy Obywatelskiej, tylko będziemy merytorycznie punktowali tą koalicję 13 grudnia i zadawali merytoryczne pytania. Naprawdę w ostatnich latach w ramach działalności pana premiera Błaszczaka został zbudowany system obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, i ten jakby krótkiego zasięgu, bardzo krótkiego zasięgu, jak pilica w oparciu o polski przemysł zbrojeniowy, jak ten krótkiego zasięgu, taki jak Narew, czy też właśnie średniego zasięgu, jak Wisła, w oparciu o naszych amerykańskich partnerów. Ja oczekuję od rządzących, że oni będą po prostu mówili Polakom prawdę, a tej prawdy niestety w ostatnich dniach ani widu, ani słychu, czy to w przypadku dronu kamikadze produkcji irańskiej, rosyjskiego dronu kamikadze produkcji irańskiej, mówię o Shahedzie, czy tych balonów meteorologicznych, czy innych wydarzeń, które mają miejsce, niebezpiecznych bardzo w obrębie polskiego wojska, jak chociażby tego ostrzału, który miał miejsce w Bemowie Piskim, gdzie tam kilkanaście pocisków spadło w zabudowę, w placy zabaw i tak dalej. No niestety w ostatnie miesiące, szanowni państwo, to jest przykład wielu takich incydentów, wielu takich zdarzeń bez jakiegokolwiek wytłumaczenia. Pan minister Kłamczyk wychodzi na mównicę sejmową, jest w stanie powiedzieć wszystko. Jak się go pytam o jakiś szczegół, to rozkłada ręce, bo kłamać to on potrafi. No to czekamy, ale merytorycznie dzisiaj, odpowiedzieć niestety czekamy nie. Dzisiaj na komunikat Cezarego Tomczyka, między innymi wiceministra obrony narodowej. Rozumiem, że też konferencja prasowa panów w tej sprawie. Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem pierwszego naszego serwisu o poranku. A ta konferencja, o której wspomnieliśmy, godzina 9:30, będziemy państwu ją pokazywać oczywiście na antenie telewizji w Polsce. Jesteśmy na tej antenie wciąż i czekamy tutaj na państwa. Za chwil kilka będą kolejne tematy, będą także kolejni goście. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.